Odcinek drugi. Potem obrzucali nas przez trzy kwadranse bombami głębinowymi. Natychmiast po detonacji dostaliśmy na głębokości prawie 60 metrów 6 do 8 bomb, dość blisko okrętu. Płaskie nastawienie. Jedna była wycelowana szczególnie dobrze. Wybuchła mniej więcej na wysokości działa i 70 metrów z boku. Trudno powiedzieć dokładnie. Inne bomby trafiły 800 do 1000 metrów z boku. Potem po jakiejś godzinie znowu poszła seria. To było w nocy między 23.30 a 1.00. Najpierw pozostaliśmy w zanurzeniu, a potem ruszyliśmy wolniutko na coraz mniejszej głębokości. Wynurzyliśmy się i poszliśmy za konwojem. Następnego ranka jeden niszczyciel zrobił wypad w naszym kierunku. Stan morza 3 i trochę wiatru, od czasu do czasu deszcz, dość pochmurno. Doskonałe warunki do ataków nawodnych. Zeszliśmy pod powierzchnię i przygotowaliśmy się. Strzał, pudło, potem jeszcze raz. Niszczyciel szedł wolno naprzód. Próbowaliśmy strzelać z wyrzutni rufowej. I wtedy chwyciło. Później szliśmy za konwojem, aż dostaliśmy rozkaz zmiany kursu. Zeczkę meldował drugi konwój. Utrzymywaliśmy kontakt, składając meldunki na bieżąco. Koło 18:00 podeszliśmy do konwoju. Dobra pogoda, stan morza od 2 do 3:00. Dość pochmurno. Tu Thompson zrobił przerwę. Bardzo komiczne. Wszystkie sukcesy odnosiliśmy w tych dniach, kiedy właśnie ktoś z załogi obchodził urodziny. Naprawdę niesamowite. Za pierwszym razem urodziny miał motorzysta. Za drugim radzik. Samotny frachtowiec przypadł na urodziny kucharza, a niszczyciel na mata torpedystów. Zupełne wariactwo. Okręt Thompsona miał 4 proporczyki na wysuniętym do połowy peryskopie, kiedy dziś rano wchodził do portu na fali przypływu. 3 białe za zatopione statki handlowe i 1 czerwony za niszczyciela. Zachrypły głos Thompsona brzmiał jak szczekanie psa nad zapaskudzoną olejem wodą. — Owa, silniki, stop! Okręt miał w sobie jeszcze dość rozpędu, by ślizgając się bezszelestnie dobić do pirsu. Przy tym ukazał się nam od dziobu. Z oleistego sosu śmierdzącej portowej wody wystawał wysoko, niby wazon z tkwiącym w nim zbyt ciasno upchanym bukietem. Mało barw. Bukiet nieśmiertelników. Główki kwiatów jak blade plamy między ciemnym mchem. Plamy po zbliżeniu przekształciły się w blade, wynędzniałe twarze, podkrążone, wpadnięte oczy, kredowa skóra. Niektóre pary oczu błyszczą jak w gorączce, brudnoszare, pokryte zaschniętą solą, skórzane kurtki, zmierzwione długie włosy, na których z trudem utrzymują się czapki. Thompson wyglądał naprawdę na chorego, wychudły jak tyczka grochowa, policzki zapadnięte. Jego uśmiech, z pewnością pomyślany jako przyjacielski, był jak zamarzły. — Melduje posłusznie UF po powrocie z rejsu bojowego. A my na to — hurra, UF! Z całych sił! Od szopy magazynu numer 1 powróciło kraczące echo, a potem jeszcze jedno słabsze — od stoczni Penhead. Stary nosi swoją najstarszą marynarkę i demonstruje w ten sposób pogardę dla wyświeżonych i wyprasowanych. Jej przód od dawna nie jest już granatowy, lecz wypłowiał do szarzyzny, wyblagł od kurzu i plam. Złote dawniej guziki pokryte są zielonym grynszpanem. Również barwy koszuli, nie można określić, jest granatowo-szara, przechodząca we fiolet, czarno-biało-czerwona wstęga, na której dynda jego rycerski krzyż przekształciła się w skręcony sznurek. — To już nie jest stary rocznik — narzeka dowódca, wędrując dociekliwym spojrzeniem po młodych oficerach pokładowych w środku lokalu. — Teraz przychodzą pistolety, bojowe typy, mocni w pysku. Od niedawna w lokalu wyróżniają się 2 grupy. Stare pierniki, jak się sami nazywają towarzysze starego, i młodzi junacy, ukształtowani światopoglądowo, z wiarą w Führera w oczach, z napiętymi muskułami szczęk, którzy, jak powiada stary, przed lustrem ćwiczą przenikliwe spojrzenie,
i bez trudu ściskają pośladki tylko dlatego, że jest moda chodzić z zaciśniętymi półdupkami, sprężynując na piętach, przesuwając środek ciała lekko ku przodowi. Patrzę na to zgromadzenie młodych bohaterów, jakbym widział ich po raz pierwszy. Zaciśnięte usta z ostrymi bruzdami przy obu kącikach, skrzypiące głosy, nadęci poczuciem przynależności do elity łowcy orderów. Nic innego w głowie, jak tylko Führer patrzy na ciebie. Nasza bandera jest czymś więcej niż śmierć. Przed 2 tygodniami jeden zastrzelił się w Marzystiku, bo złapał syfilisa. Padł za naród i ojczyznę, poinformowano jego narzeczoną. Poza grupą starych wojaków i młodym narybkiem istnieje jeszcze samotnik Kügler. Siedzi ze swoim pierwszym oficerem przy drzwiach do klozetu. Kügler z dębowymi liśćmi, które zapewniają dystans wobec obu stron. Kügler, szlachetny rycerz głębiny, Parsival i Prometeusz, nieugięcie wierzący w ostateczne zwycięstwo. Stalowe spojrzenie, dumna postawa. Ani grama tłuszczu za dużo, doskonała, nieskazitelna rasa panów. Kügler zatyka sobie uszy wskazującymi palcami, kiedy nie chce słuchać świństw albo docinków wątpiących cyników. Lekarz flotylli rezyduje przy stole obok. Również on zajmuje szczególną pozycję. Jego mózg zgromadził kolekcję najbardziej tłustych kawałów. Z tego powodu nazywają go krótko i zwięźle starą świnią. Lekarz flotylli uważa, że 995 lat tysiącletniej Rzeszy już minęło i oznajmia o tym otwarcie, kiedy uważa za stosowne albo kiedy jest pijany. Ma dopiero 30 lat, jednak cieszy się u nas powszechnym szacunkiem. W swoim 3. rejsie bojowym objął dowództwo i doprowadził okręt z powrotem do bazy, gdy po koncentrycznym ataku 2 samolotów poległ dowódca, a obaj oficerowie pokładowi leżeli ciężko ranni na kojach. Tu był pewnie jakiś exitus, czy to stypa, czy teraz, gdzie my właściwie jesteśmy? Jest przecież dosyć hałasu, mruczy stary i ostrożnie łyka piwo. Monika musiała zrozumieć lekarza flotylli. Swe jaskrawo uszminkowane usta zbliża do mikrofonu, tak jakby go chciała oblizać, lewą ręką wymachuje pękiem fioletowych strusich piór i wydziera się zachrypniętym głosem. J'attendrai le jour et la nuit. Perkusista na srebrzyście opancerzonym bębnie wybija do tego takt. Pisk, szloch, jęki. Monika dramatyzuje song skrętami ciała, wypinaniem i chowaniem swej obfitej, błękitnawo połyskującej piersi, energiczną pracą tyłka i mnóstwem szmirowatych zagrywek z piropuszem. Trzyma go jak indiańską ozdobę z tyłu głowy i otwartą ręką kilkakrotnie szybko uderza się po ustach. Potem przeciąga pióropusz między nogami. Le jour et la nuit. I wywraca oczy. Pieszczotliwe gładzenie pióropusza, drgawki bioder naprzeciw pióropusza, znowu podciągnięcie go w górę, kołysanie biodrami. Teraz składając usta w ryjek, dmucha na pióra. Nagle mruga okiem, patrząc w kierunku drzwi. Aha, dowódca flotylli ze swoim adiutantem. Ten wysoki stojak zakończony twarzyczką gimnazisty nie jest wart więcej niż przelotne mrugnięcie okiem. Dowódca flotylli nie pozwala sobie nawet na porozumiewawczy uśmiech, za to rzuca dokoła spłoszone spojrzenie, jakby już szukał drugiego wyjścia, aby niepostrzeżenie znowu się oddalić. — Oho, cóż za dostojny gość zjawił się wśród podrzędnego ludu! — ryczy Truman, szczególnie trudny typ starej gwardii, wśród łkań Moniki. — Karl Oison, qui s'enfuit. Teraz zataczając się idzie ku fotelowi dowódcy flotylli. — No, stary bojowniku, mamy wyskok na front, co? Chodź, tu jest fajne miejsce. Miejsce dla orkiestry, cały krajobraz od dołu, co nie chcesz? A też dobrze każdemu wedle potrzeb i jak tylko może.
Truman jak zwykle jest pijany w sztok. Jego czarne, zjeżone włosy są obsypane popiołem z papierosów. Kilka niedopałków wplątało mu się w gęstą czuprynę. Jeden jeszcze dymi. Truman może w każdej chwili stanąć w płomieniach. Krzyż rycerski nosi z tyłu. Kiloński kołnierz, żelazny kiloński kołnierz, mówi o tej ozdobie. Okręt Trumana nazywany jest okrętem ognia huraganowego. Od piątego rejsu prześladuje go legendarny pech. Nigdy nie był na morzu dłużej niż tydzień. Pełzanie do bazy na kolanach i brodawkach piersi, jak to Truman określa, stało się dla niego chlebem powszednim. Zawsze łapią go już na podejściu do rejonu operacyjnego. Bombardują go lotnicy, obrzucają bombami głębinowymi. Były stałe awarie, połamane rury wydechowe, zerwane zawory, ale już żadnej szansy na sukces dla Trumana i jego załogi. Każdy we flotylli dziwi się w duchu, jak Truman i jego ludzie wytrzymują te ciągłe kopniaki losu przy całkowitym braku powodzenia. Akordeonista wytrzeszcza oczy nad rozciągniętym miechem, jakby miał jasno widzenie. Mulat wystaje tylko do trzeciego guzika koszuli za księżycem swego wielkiego bębna. Musi być karzełkiem albo stołek ma za niski. Monika zaokrągla usta jak karp i jęczy do mikrofonu. In my solitude. Przy tym pochyla się tak bardzo ku Trumanowi, że ten nagle wrzeszczy. Ratunku, trucizna! I opada bezwładnie. Monika urywa. Truman wiosłuje ramionami, potem dźwiga się znowu do połowy i ryczy. Prawdziwy miotacz ognia! Musiała zeżreć cały warkocz czosnku! O Boże, Boże! Zjawia się główny mechanik Trumana, August Meyerhofer. Od czasu, gdy nosi na kurtce niemiecki krzyż, nazywają go August z sadzonym jajkiem. — No, jak było w burdelu? — ryczy mu Truman na powitanie. — Pociupciałeś jak należy? To zawsze dobrze robi na cerę. Twój stary tata Truman wie coś na ten temat. Przy bocznym stoliku wyją wspólnie. — O, ty piękny Westerwaldzie! — lekarz flotylli dyryguje fałszującym chórem za pomocą butelki wina. Tuż koło podium, wokół dużego, okrągłego stołu, który na mocy cichego porozumienia zarezerwowany jest dla starej gwardii, siedzą albo zwisają w skórzanych fotelach mniej lub więcej pijani, wyłącznie koledzy starego. Kupsz i Sztakman, bracia z Janscy, Merkel, Keller zwany prastarym, Kortman zwany Indianinem, wszyscy razem są przedwcześnie posiwiałymi mężczyznami, morskimi gladiatorami, którzy uciekli śmierci spod kosy i udają, że są lodowato spokojni, choć doskonale wiedzą, jak wyglądają ich szanse. Potrafią godzinami z pozbawionym wyrazu spojrzeniem tkwić w fotelu niemal bez ruchu. Natomiast nie są zdolni do utrzymania szklanki w dygoczących dłoniach. Wszyscy mają więcej niż po pół tuzina najcięższych rejsów za sobą, z próbami nerwów najgorszego rodzaju, torturami wyższego stopnia, sytuacjami bez wyjścia, które tylko cudem przekształciły się na ich korzyść. Ani jednego, który nie wracałby już zdemolowanym okrętem, że tak powiem, wbrew oczekiwaniom, z górnym pokładem spustoszonym przez bomby lotnicze, wgniecionym po staranowaniu pomostem, wbitym dziobem, pękniętym kadłubem. Ale za każdym razem stali prosto jak świece na pomoście swego okrętu, jakby nic szczególnego im się nie zdarzyło. Fason nakazuje zachowywać się tak, jakby to wszystko nie było czymś nadzwyczajnym. Wycie i szczękanie zębami nie jest dozwolone. Dowódca okrętów podwodnych utrzymuje tę grę w ruchu. Dla dopa jest w porządku ten, kto jeszcze ma na tułowiu szyję i głowę oraz cztery kończyny. Dla dopa wariatem jest ten, kto szaleje. Zamiast starych dowódców powinien by od dawna wysyłać na frontowych okrętach niezużytych i nieobciążonych ludzi. Niestety, nieobciążeni nowicjusze ze swoimi nietkniętymi nerwami nawet w przybliżeniu nie są tak sprawni jak starzy dowódcy. A ci stosują wszelkie najbardziej wymyślne sztuczki, by nie potrzebowali się rozdzielać z dobrym, doświadczonym oficerem pokładowym, który powinien już być dowódcą okrętu.